Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału. Zrobimy sobie szybką wróżbę urodzinową dla osób urodzonych 26 i 27 października. Na początek składam tym osobom oczywiście najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, szczęścia, wszelkiej pomyślności, prawdziwych miłości i przyjaźni, bogactwa zarówno materialnego, jak i wewnętrznego, ale przede wszystkim moi drodzy, tego co zwykle, czyli aby wszystko działo się dla waszego najwyższego dobra, abyście otrzymywali od życia dokładnie to, czego na danym etapie potrzebujecie. Przyjmijcie to z wdzięcznością i z pokorą, a sami Zobaczycie, jak bardzo zmieni się Wasze życie. E, tego Wam życzę, kochani, e, z całego serca. I teraz przechodzimy sobie do Waszej wróżby. Zaczynamy od osób urodzonych 26 października. Mam dla Was królową buław, czyli będzie się działo. Wy będziecie tutaj energiczni, ta energia będzie Was rozpierała w najbliższym czasie. Będziecie brać sprawy w swoje ręce. Jeżeli jesteście kobietami, no, będziecie emanować taką niesamowitą, e, Energią seksualną, również będziecie po prostu roztaczać niesamowity czar i powab wokół Was. Być może coś zmienicie w swoim wyglądzie, nie wiem, przefarbujecie na przykład włosy na inny kolor, kupicie sobie jakieś nowe ciuchy, być może po prostu zmienicie fryzurę, ale coś takiego będzie w Was pociągającego, że na nadmiar zainteresowania nie będziecie narzekały. Tutaj, oczywiście, królowa Buław to jest kobieta, która. Y, wie, czego chce, kobieta, która po prostu działa, nie czeka to jest też przyspieszenie pewnych spraw, ale przyspieszenie dzięki temu, że my bierzemy sprawy w swoje ręce. Jeżeli jesteście mężczyznami, to wielce prawdopodobne, że taka kobieta właśnie stanie na waszej drodze. Być może to będzie wasza partnerka, być może jakaś szefowa energiczna albo też po prostu wy będziecie w takiej energetyce. Co w miłości oznacza królowa buław? No zależy dla kogo. Dla tych, którzy są w związkach, jakieś nowe fascynacje. Odrodzenie uczucia, nowy pociąg do partnera, partnerki. Zaczynacie po prostu inaczej może patrzeć na tę osobę. Na nowo rodzi się jakieś pożądanie pomiędzy wami. Być może ktoś bardziej zaczął się starać, być może ktoś po prostu przejmuje inicjatywę, no i tutaj byłaby to kobieta oczywiście. Być może kupuje jakieś nowe fatałaszki, działa z nową energią, z nowym pomysłem, no i panom niewątpliwie będzie się to podobało. W pracy jest to albo kobieta, która prowadzi swój własny biznes, albo ym, no, sprawuje jakieś takie nadrzędne stanowisko, jest w stanie kierować innymi, albo po prostu z energią, z niesamowitym zapałem bierze się do pracy, ma mega powera, na przykład jest świetna w pozyskiwaniu nowych klientów, kontrahentów, yy, w przekonywaniu innych do swoich racji, doskonała w negocjacjach, potrafi wiele spraw po prostu ogarnąć, wiele spraw, yy, Załatwić, jak to się mówi, więc taka kobieta przedsiębiorcza i obrotna. Więc myślę, że Zwłaszcza jeżeli pracujecie w, jakiej, w jakiejś branży związanej z handlem, ze sprzedawaniem czegokolwiek, z przekonywaniem innych do swoich racji, z pozyskiwaniem nowych kontrahentów, no to tutaj świetnie będziecie się sprawdzali. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, zwróćcie uwagę kochani na dziąsła, na zatoki, na stany zapalne ogólnie w obrębie głowy i twarzo czaszki. I teraz przechodzimy sobie do. 27 już października. I co dla Was tutaj, dla wszystkich urodzonych 27 października? No, wypadła nam karta głupca. Ten głupiec jest na początku swojej drogi. Ehm, trzyma w ręku motylka, w związku z tym no jest to taka dosyć potężna metamorfoza. U niego dopiero to się zaczyna, potężna transformacja, no ale postanowił udać się w tę drogę. To będzie trudna podróż, to może być długotrwała i męcząca podróż, ale ta Osoba się tego podejmuje, podjęła już decyzję, że po prostu rusza ku jakiejś nowej przygodzie. No i karta głupca może oznaczać takie wyzerowanie energii w waszym życiu, czyli po prostu coś rozpoczynacie od nowa. Startujecie z tak zwaną czystą kartą, z zupełnie innej pozycji, jako swoisty nowicjusz, być może osoba bez doświadczenia, ale na pewno z ogromną ciekawością, z zapałem, no czasami z taką wręcz brawurą. Jest tutaj niewątpliwie odwaga w tej karcie jeżeli chodzi o związki, może tutaj coś pomiędzy wami a waszym partnerem rozpocząć się na nowo, jeżeli jesteście osobami w stałych związkach. Jeżeli nie, no to jest tutaj obietnica nowej znajomości, w ogóle nawiązywania kontaktów towarzyskich. Co z tego wyniknie, no to się okaże w przyszłości. Na tą chwilę głupiec może zapowiadać po prostu takie nieformalne, jakieś niezobowiązujące spotkania na zasadzie flirtu, jakiejś takiej miłej przyjemności, chwili relaksu w czyimś towarzystwie, miłego spędzenia czasu. Natomiast czas pokaże, co z tego ewentualnie może wyniknąć. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, oczywiście głupiec może zapowiadać Wam po prostu nową pracę, jakiś nowy etap Waszego życia, może wyjazd za pracą, może po prostu przeniesienie do innej firmy, może jakieś nowe obowiązki, możecie też po prostu być... Uczniami, czyli możecie y, się dokształcać, możecie rozpocząć jakiś kurs, możecie rozpocząć jakąś naukę, jakieś studia, y, chociażby podyplomowe, no cokolwiek, co jest dla Was takim nowym doświadczeniem i nowym jakby obszarem zdobywania wiedzy. Y, co ważne tutaj, jeżeli chodzi o finanse i to trzeba podkreślić, no. Głupiec ma tendencję niestety do rozrzutności, do złego gospodarowania swoimi finansami, więc tutaj uważajcie w najbliższym czasie, żeby po prostu z tym nie przesadzić, żeby się nie okazało, że gdzieś tam faktycznie te pieniądze uciekną, no i później będzie problem, bo na przykład nie starczy do dziesiątego czy do ostatniego, czy kiedy tam otrzymujecie wynagrodzenie. Więc tutaj przede wszystkim no, takie mądre gospodarowanie posiadanymi zasobami byłoby mile widziane. No i cóż, jeżeli chodzi o ewentualne dolegliwości, choroby, yy, uważajcie na kontuzje, yy, uważajcie na jakieś potknięcia, stłuczenia. No teraz zacznie się sezon taki jesienno-zimowy już. Może padać deszcz, może być ślisko na drodze, gdzieś tam wszędzie leżą liście, więc łatwo się potknąć, łatwo się poślizgnąć na przykład. Yy, więc uważajcie na takie wypadki dnia codziennego. No i ewentualnie w karcie Głupca mogą tutaj powrócić jak Jakiejś dolegliwości wieku dziecięcego, czyli coś, z czym się zmagaliście gdzieś tam na przykład, kiedy byliście młodsi, kiedy byliście dziećmi. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się pomocne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich urodzonych 26 i 27 października. Do zobaczenia, do usłyszenia.